Z kim przestajesz, takim się stajesz. Supergirl, pomóż mi. Supergirl? To brzmi tak znajomo. Zejść mi z drogi! Wpływowy agent idzie! Karo, złotko, w czym mamy problem? Twoja publiczność czeka! Chyba mam ochotę komuś pomóc. Pomóc? Co będziesz z tego miała? Nic! A co dostanę ja? 20% niczego? Pomoc, złomoc! Masz rację, Morty. Nie pozwolę, żeby coś mi to zepsuło. To wszystko należy do mnie. To wszystko należy do Kasny. Co to było? Konkurencja. Zepsuł moją premierę. Tak czasem bywa. Nic w tej sprawie nie możesz zdziałać. Chodźmy. O, mogę coś zdziałać. Mogę nauczyć tego kasniańskiego gościa, żeby trzymał się z dala od czerwonego dywanu. Ha! Taką cię lubię! Idź i daj towarzyszowi sztywniakowi solidnego łupnia. Będę tuż za tobą. Chwała Kasni. Ups, sorki, mały kolego. Jestem Booster Gold, podróżnik w czasie. I co z tego? Lubię cię. No to przestań. Otóż byłem akurat poza kontinuum czasoprzestrzennym w mojej Booster Grocie. W sumie to nie jest grota. Nazwałem ją tak z powodu zapachu. Nie wybyłem na długo, ale teraz Superman i Supergirl są tak dziwnie ubrani i walczą ze sobą. No, nie mów. Ale mówię, zazwyczaj takie rzeczy zdarzają się dlatego, że cofam się w czasie i połykam motyla. Ale tym razem wiem, że to nie przeze mnie. Skąd? Bo przerzuciłem się na gąsienicę. Niemniej, rzecz w tym, że to nie moja sprawka. Hej, to nie jest twój samochód? Hej, przestańcie już, ludzie! Dlaczego ze sobą walczycie? No i czemu mój telefon twierdzi, że Liga Sprawiedliwych jest teraz półamatorską drużyną kręglową z Fresno? Supermanie, co ty wyprawiasz? To Supergirl, twoja kuzynka, która nawet jeszcze się ze mną nie umówiła. Silna pani, jest kuzynką? Tak, z Kryptona, z przystankiem w Kansas. Nie brzmi to dla ciebie znajomo?